Cześć, z tej strony Leszek. Dzisiaj tak na szybko już trzeci filmik nagrywam o modyfikacji tego scyzoryka Polmak 612W. Chciałem go sobie przerobić na wersję bardziej przyjazną do EDC, żeby mi tak się nie belątał w kieszeni. Pierwsza rzecz to będzie dodanie klipsu. Z czego ten klips jest zrobiony? Żeby dobrze sprężynował, jest zrobiony z czegoś takiego, a to jest z takiego klipa do papieru. Nie wiedziałem skąd wziąć jakiś ładnie sprężynujący drut, a więc wziąłem ten. Co zrobiłem? To rozprostowałem do prostego drutu, no i następnie osiągnąłem taki kształt. Może nie jest jakoś super ten kształt idealny, jak na klipa. Ale daje radę. Także myślę, że jako klips do kieszeni nie będzie to sprawiało mi większej różnicy. Czy jest taki, czy siaki, czy owaki. W każdym razie klipsa sobie dodam. I na ten moment to wszystko. Pewnie będę wracał za jakąś chwilę. Cześć, witam po przerwie. W dalszym ciągu jesteście przy filmiku o modyfikacji scyzoryka Polmak. Już mam od wewnątrz wydrutowane okładki tego scyzoryka i w te okładki ten sposób mniej więcej wejdzie klips. Stwierdziłem, że będzie on dosyć dużo wystawał. Na klipsie jeszcze tylko muszę ponacinać takie, nie wiem jak to nazwać, no nacięcia, ryflowanie, żeby po sklejeniu klejem epoksydowym ten klips sobie nie jeździł. Także na ten moment to tyle. Aha, jeszcze jedno, jak widzicie tutaj mamy ostróżyny, chyba tak to trzeba powiedzieć. Wszystko zrobiłem tym oto scyzorykiem, a ewentualnie tu samo będzie sfasowałem markatorem, ale to tylko z tego powodu, że go akurat miałem pod ręką. Ok, no to widzimy się w dalszej części. Dobra, witajcie ponownie. Myślę, że w ostatniej już części na temat modyfikacji scyzoryka Polmak Oskar model Gerlach 612W. A oto i ta modyfikacja. Jak widzicie, jest dodany klips Deep Carry do głębokiego noszenia. Jest pewna przerwa, ale to celowo i niecelowo. Celowo z tego względu, że ten klips jest po prostu wklejony tam pod okładzinę. Więc nie chciałbym też, żeby za mocno chodził. Ale też będę go używał w spodniach, gdzie przeważnie jest jakieś przyszycie przy krawędzi kieszeni i mógłby być problem. Dobra, i to jest jedna modyfikacja. I druga modyfikacja, może tak, jest to dodanie czegoś ala kołek. Może nie widać, spróbuję może włączyć dodatkowe oświetlenie, może teraz będzie lepiej widać. To jest no, krytyczka, jak widać. Dobrze, że miałem zestaw. Czekajcie, muszę mi się przestać chustać kamera. Dobrze, że miałem zestaw różnych krytytek, bo okazało się, że robienie klipsa z krytytki to nie taka prosta sprawa, jak się wydaje. Popatrzcie, jak nóż się otwiera. Spokojnie go sobie otworzyłem. Ta trytytka, popatrzcie, ona jeszcze tutaj trochę chodzi. A może teraz z powrotem włączę dodatkowe światło. Ona trochę tutaj chodzi, więc tak mi się wydaje, że ją jeszcze gdzieś czymś tam podkleję. A może jeszcze jakiś inny model trytytki dam. W każdym razie, co tu się stało? No, ostrze jest przepolerowane, bo oczywiście mi podczas wiercenia zjechało wiertło i
No i zarysowało ostrze, więc jest przepolerowane tak bardzo na szybko. Przewiercony otwór. To jest chyba średnica jakieś 3 mm, 4, około 4 mm. Powiem wam, że dużo gorzej się, znaczy gorzej, no dłużej się wierci w tym scyzoryku niż na przykład nawet w zwykłych Victorinoxach. Nie wiem, czy jest to kwestia może jakiegoś innego hartowania, innego rodzaju stali. Dodatkowo ten dumny napis Made in Poland mi się przy polerowaniu spolerował. No ale można użyć, muszę jeszcze tu może popracować nad tą blokadą, nad tym baklokiem, bo chodzi naprawdę pioruńsko ciężko, ale jak widzicie, można spokojnie, jeszcze mi się ślizga w rękach, ale można spokojnie już otworzyć jedną ręką i sobie nimi działać, czyli spokojnie już spełnia warunki noża do EDC. A teraz mi się udało innym palcem zamknąć backlocka. Także tak to wygląda. No więc to wszystko. Zresztą jak widzicie już teraz kręcę już przy sztucznym oświetleniu, bo wszystkie poprzednie filmiki jak kręciłem to jeszcze było jasno, a teraz już jest ciemno na dworze, także żadnego światła słonecznego nie ma. Okej, okay, no ale to mniej więcej tyle na temat scyzoryka Polmak, model Gerlach 612W, modyfikacja mojego autorstwa, nadająca się czy zwiększająca możliwości scyzoryka do edycowania. Dzięki.